kolejny protest, kolejny strajk. Czy liczy Pan, że tym razem przyniesie to jakiś skutek? No, czy skutek przyniesie, to nie jestem pewny, ale myślę, że dobitnie panu ministrowi da do myślenia, że to już jest dzisiaj koniec, że to się żarty skończyły, że on widzi, jaka jest nasza determinacja i zobaczył to naocznie. Bo co innego, jak się widzi protesty w telewizji, a co innego, jak zobaczył, jak to wygląda na żywca. I pan minister musi się przyzwyczaić, jeśli nie zmieni swojego postępowania i strategii zarządzania ministerstwem, to musi się liczyć i przyzwyczaić, że ten poziom adrenaliny będzie miał wysoki. I no, nie chcielibyśmy tego, bo my na to nie mamy czasu, ale no, nie mamy innego wyjścia. Myślę, że pan minister po dzisiejszym dniu zrozumie, że żarty się skończyły. Dla nas żarty się skończyły już dawno, ale pan minister, to jeszcze raz powtarzam, w telewizji protesty wyglądają fajnie, ale na żywca to tak fajnie już nie wyglądają i był pan minister, myślę, się doświadczył tego, jak wygląda protest i to szkoda, że był taki mały, bo to było 6 autokarów. Przez przypadek, no może taka ciekawostka, technikum rolnicze, które miałem tydzień wcześniej, gościłem u siebie w gospodarstwie, bo mamy takie gospodarstwo demonstracyjne, zobaczyło mnie i ci chłopcy przybiegli, zdało się nas więcej, później doszli jeszcze ludzie, no też rolnicy, którzy byli bez kamizelek, ale ze 100 osób doszło. Myślę, że tutaj już przed tym wejściem to było około 500 osób. Planujecie dalsze protesty. Tym razem mają być blokowane granice. Czy są już znane jakieś szczegóły? Wie pani, nie. Wyrwała się Solidarność. Będziemy kibicowali. Będziemy chcieli, żeby coś zrobili w końcu oni. Dzisiaj my możemy powiedzieć, że ogłaszamy pogotowie strajkowe. Niech oni zrobią. My tam pomożemy. No ale no nie może być tak, że na barkach Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego Oszukanej Wsi ciągniemy całe niezadowolenie kraju. Muszą rolnicy z innych rejonów dorosnąć, a ja myślę, że bardzo szybko już dorosną do tego, że robimy coś razem. I cały czas to powtarzam, że to nie jest jakiś tam protest o jakąś tą cenę, tylko na naszych oczach się dzieje historia, no można powiedzieć rewolucja zderzenia gospodarstw rodzinnych, niewielkich z farmerskimi, no to już nawet nie są farmerskie, to są olbrzymie towarowe przedsiębiorstwa rolne, ukraińskie z olbrzymią produkcją, z bardzo dużymi możliwościami. No dzisiaj ich wojna hamuje, ale i ani się nie cieszymy, ani tego nie chcieliśmy, bo nie chcemy, bo no widzimy, że to nic nie daje. Jesteśmy, trzymamy za Ukraińców kciuki, ale to nic nie pomaga, że my się między sobą wyżynamy w pracobójczej walce. To powinno Ministerstwo Rolnictwa, niech nie zwalają cały czas na Ukrainę, na tych, co rządzili wczoraj i przedwczoraj i jeszcze przed pierwszą wojną światową. Tylko to się dzieje tu i teraz i pan minister powinien się wziąć do roboty albo powiedzieć sienkiewiczowskimi słowami: kończ wejść wstydu oszczędź. Tylko czy po nim przyjdzie lepszy, nie wiem. No pierwszej kadrowej widzimy dawno, że już nie ma. I proszę państwa, do meritum. Problem jest w tym, że to powinno być unormowane. Ukraińcy powinni dostać jakieś nabrzeże, czy dobudować za te pieniądze, co się mówi, że z Unii są na to. I prawdziwy korytarz, szlak, to nie jest żaden korytarz, przenośni słowo, ale szlak drogowy, którym by te ukraińskie ciężarówki jechały do portu, a nie dzisiaj dochodzi do tego, że one wypierają nasze zboże w portach, nasze zboże nie idzie. I zaczyna się dławić. Żniwa są już za pasem, to tylko tak wygląda, że to jest długo, a my się nie uwalniamy magazyny, tylko mamy coraz bardziej pełne. Proszę państwa, to zboże, które wchodzi, to nie jest prawdą, że to, co mówi dzisiaj Ministerstwo Rolnictwa o tych danych, że 300 parę tysięcy ton miesięcznie. Nikt nie szacuje, ile wchodzi do Polski przez Słowację. I nikt nie wie, to jest chaos. Dzisiaj idziemy wszystko na chaos. Dzisiaj widzimy, w jakiej kondycji jest elewarr. Dlaczego 2 miesiące temat tabu
grupa czy holding spożywczy. Holding spożywczy jest dzisiaj bankrutem. Skupione zboże w żniwa po wysokiej cenie i niesprzedane, dzisiaj decydenci z tego holdingu powinni popełnić harakiri. I oni są w tej samej sytuacji, co są rolnicy, tylko że to nie rolnicy zawinili. Elewar powinien kupować, na drugi dzień sprzedawać, pod kontrakty, powinien wypychać, powinien kreować handel zbożem, ceny, wszystko. On nie robi, jak chłop się zachował. Kupił żniwa i trzyma koszty magazynowania, koszty obsługi kredytu. To niszczy. My te dopłaty co do zboża, której nikt nie wie, jaka ona będzie tak do końca, myśmy chcieli, żeby to było przekierowane na dopłatę do eksportu, żebyśmy uwolnili rynek. Pan minister przespał kwartał. Myśmy to mówili już w grudniu. Przespał Kowalczyk kwartał i śmi mu się dalej. Dzisiaj został obudzony z letargu, bo to akurat wiosna. Trzeba w smisiu wstawać, brać się do roboty. I my się ugotujemy. To jest taka namiastka. To jest malutki jakiś tam, no jak szczypta soli dzisiejszy, ten nasz, no na manifestacją to trudno nazwać, jakimś tam happeningiem. Ale idzie do olbrzymich niepokoi społecznych. Oni sobie chyba nie zdają sprawy. Planujecie w najbliższym czasie takie atrakcje dla ministra dodatkowo? No, wie pani, żeby to było atrakcje, musi być niespodzianka. Niespodzianka to zaskoczenie. Nie mogę dzisiaj też za dużo mówić, bo naprawdę to nie dlatego, że nie chcę powiedzieć, tylko musimy się zebrać, coś postanowić, coś ustalić, bo to organizacja jest no, coraz większa. Trudno w ryzach utrzymać część rolników, bo są jest tak zdesperowani, że naprawdę ten chaos trudno opanować. Na pewno coś będziemy robili, bo nie odpuścimy. Pan minister musi czuć oddech na naszych plecach i zapraszanie na spotkanie do ministerstwa, które nic nie wnosi, które jest jeszcze jednym ble, 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 to nic nie daje. Pani, no może nie pani, dziewczyna Greta Thunberg bardzo ładnie to zobrazowała, że to jest której z kolei ble, ble, ble. I każdy briefing 3 razy na tydzień, pan minister nie powinien robić cały czas wywiadów, tylko brać się za robotę, a wywiad raz w miesiącu, a nie cały tydzień wywiady, a roboty nic się nie zmienia. I namawiamy go do tego, żeby się w końcu wzięło za robotę. Jeszcze nie jest stary chłop, on tylko 2 lata starszy ode mnie. 67 lat to jeszcze chłop w pełni życia. Niech nie liczy tylko rodzina na swoim, tylko niech liczy Polska na swoim. A jak to wygląda? Obserwujecie to na żywo jako rolnicy spod granicy. Jak wygląda sytuacja z plombowaniem zboża? Czy to zboże jest plombowane, czy wjeżdża dalej sobie tak, jak wjeżdżało? No już tu akurat się bardzo szybko zmienia. Już jeszcze cały ten system nie został wdrożony, już został odwołany, już plombowania nie ma. Jest dalej, no, ale to już było, można zaśpiewać, już tego nie ma, idzie to po staremu, to wszystko idzie bez jakiegokolwiek, któryś raz rzędu, no, nikt nad tym nie panuje, to po prostu wjeżdża, bez kontroli, bez niczego. Dzisiaj w okolicach Hrubieszowa i Chełma leżą olbrzymie hałdy zepsutej kukurydzy, mam, przekażę pani w zdjęcie. I wie pani, i te kukurydze ktoś przez granicę przepuścił. To jest ukraińska kukurydza? Ukraińska kukurydza. W życiu nie widziałem na jednej hałdzie tyle zepsutej kukurydzy i jeszcze o tej porze. Ona musiała już być podpsuta, jak przyjechała. Tu się dopsuła. Koledzy rolnicy siedzą tam wieczorami na YouTubie, to wiedzą. Widzieli te filmy, jak tam się ładuje z tego błota tą kukurydzę. Widzą, jak my jesteśmy na granicy, co jakiś czas mamy jakąś próbę ze zboża. To jest pszenica, która koszona było we wrześniu. Jeśli mamy próby, gdzie mamy po 3000 donów mykotoksyn, gdzie mamy 114 liczby opadania i 8,5 białka, proszę państwa, żaden polski rolnik by takiego towaru nie sprzeda. No ale CCC, cena czyni cuda. I tak to idzie, i to CCC nas wypiera. Thank you.